9 kwietnia na Wydziale Filologicznym odbyła się kolejna edycja branżowych targów pracy Workshow. Dla studentów była to okazja do znalezienia ofert pracy idealnie skrojonych pod ich kompetencje. Jako biuro kadry staramy się łączyć pracodawców ze środowiskiem studenckim, więc dzisiaj okazja do rozmowy z 12 pracodawców z Łodzi, z regionu, a co za tym idzie, oferty pracy, praktyki, staży, możliwości rozwoju zawodowego i szansa na to, żeby sprawdzić, jakich kompetencji szukają pracodawcy po to, żeby lepiej się to wpasować, wchodząc na rynek pracy. Rola Biura Karier Uniwersytetu Łódzkiego nie ogranicza się jednak tylko do organizacji targów. Dzięki tej jednostce studenci mogą kompleksowo przygotować się do wejścia na rynek pracy. My jesteśmy pomostem między tym, co się dzieje na uczelni, a wejściem na rynek pracy, więc poza tym, że organizujemy takie wydarzenia jak targi pracy, to można u nas znaleźć programy stażowe, mnóstwo warsztatów i szkoleń, doradztwo zawodowe. Dzisiaj też podczas targów jest strefa, w której konsultujemy CV, pokazując, na co zwrócić uwagę, żeby stworzyć dokument, który bardziej przyciągnie pracodawcę, więc jesteśmy takim kompleksowym centrum wsparcia i uzupełnieniem tego, co znajduje się w klasycznym programie studiów. Wśród firm obecnych na targach nie zabrakło tych, które są już dobrze znane naszym studentom. Między innymi z Rady Biznesu i Pracodawców Wydziału Filologicznego. Są to przede wszystkim nasi partnerzy wydziałowi, bądź też partnerzy Uniwersytetu Łódzkiego. Są to korporacje, które funkcjonują na łódzkim rynku pracy i są zainteresowane po prostu naszymi studentami, absolwentami. Współpraca z łódzkimi firmami niesie za sobą korzyści nie tylko w postaci ofert praktyk i stażów, ale również chociażby nowego zagospodarowania przestrzeni w budynku wydziału. Są tutaj firmy, wystawiają się firmy, które są naszymi partnerami wydziałowymi, jak wspomniałam, chociażby firma Conduent, która zasponsorowała nam kącik relaksu, który cieszy się dużą popularnością wśród naszych studentów. Jak pokazała frekwencja, studenci docenili również targi pracy i tłumnie przybyli porozmawiać z przedstawicielami firm. Okazja do bezpośredniego kontaktu okazała się wpisywać w potrzeby społeczności akademickiej. Możemy dokładnie przede wszystkim poznać każde stanowisko, tak, i zapytać o szczegóły, o to, jakie zawody są teraz najbardziej takie potrzebne w tych firmach. No i przede wszystkim, czego wymagają firmy, tak, jakich języków, jakich umiejętności, więc jest to bardzo cenna wiedza. Tym bardziej na tym etapie, gdzie my kończymy już tutaj studia magisterskie, tak naprawdę nie wiemy, co dalej. Z targów korzystają jednak nie tylko studenci, ale również pracodawcy, którzy chętnie współpracują z wydziałem, a obecność na targach pracy jest dla nich ważnym wydarzeniem. Tutaj pracodawcy mogą się pokazać, mogą być bardzo widoczni na rynku pracy i dzięki temu my mamy bardzo bezpośredni kontakt z potencjalnym kandydatem, dzięki czemu możemy przekazać, jakie są nasze oczekiwania, ale także jakie są oczekiwania studentów, ponieważ tutaj mamy do czynienia z osobami z pokolenia Z, także tak naprawdę świeżynki na rynku pracy. Studentem nie jest się wiecznie. Niestety, już podczas studiów warto więc myśleć o swojej karierze zawodowej i korzystać z nadarzających się okazji umożliwiających poznanie potencjalnych pracodawców. Na szczęście, na filologu tych opcji nie brakuje.